Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj ja będę w roli modelki tutaj przed Wami występować. Nie znoszę tego, nie lubię, nie umiem ustawić aparatu, światła i w ogóle wszystko mi nie wychodzi tak, jakbym to zrobiła normalnie poza kamerą. No ale dobra, obiecałam Wam, że pokażę Wam, jak wygląda mój makijaż dzienny. Zaczynam oczywiście od pielęgnacji i nakładam podkład. Tym razem jest to Kobo Camouflage Liquid Foundation. Ja tutaj nałożyłam numerek 801 Light Porcelain, ale widziałam, że w kamerze wygląda on dużo jaśniej niż na żywo, więc przyciemniłam go numerem 804 Rose Beige i wklepuję go sobie gąbeczką od Affect Cosmetics, która po paru użyciach robi się naprawdę przyjemnie miękka, więc używam jej, to też przyjemność. I mój ulubieniec, korektor od Sensic. Powiem Wam szczerze, że jestem tak pozytywnie zaskoczona tym korektorem. On się nazywa High Coverage Liquid Concealer. Ja używam numeru 2 Light Beige. I powiem Wam, jak nagrywałam właśnie ten filmik, wiecie, ciężko jest mi się patrzeć tak, żeby nie robić głupich, za bardzo głupich min. I żebyście Wy cokolwiek widziały i żeby to nałożyć dobrze. I tak sobie patrzę do lustra sobie, Panie Boże. Przecież to się zważyło, ale po 10 minutach patrzę się, no skóra jest pod okiem idealna, ma piękne krycie, bardzo ładnie leży na skórze, nie podkreśla jakoś za bardzo zmarszczek. I teraz na te moje Georgia, które gdzieś tam mi wyskoczyły, używam takiego kółeczka, ono się nazywa Skin Color Correcting, ja mam z numerkiem 02 i używam tego jaśniejszego odcienia i po prostu delikatnie sobie te moje niedoskonałości zakrywam. Ja wolę nawet, żeby coś tam prześwitywało, niż żeby była za duża skorupa. Sięgam po mój ulubiony puder ostatnio, już się kończy, od marki My Secret. On jest w kolorze transparentnym, więc naprawdę fajnie się nada do każdego koloru skóry. Ja go bardzo lubię, bo bardzo mocno utrwala ten makijaż. Jak widzicie, ja się pudruję pędzlem do konturowania, ponieważ mam bardzo małą buzię, więc to mi w zupełności wystarczy. I paleta, najnowsza paleta od Kobo Professional Just Amazing i sięga potem cudowny bronzer, który uwielbiam. I oczywiście w kamerze wszystko wygląda inaczej. Zaraz będziecie widzieć, jak po prostu mam brązowy pas startowy na twarzy, a może nie, może się uda. Oczywiście nakładam pod kością policzkową na boki twarzy, żeby ją troszeczkę wyszczuplić. Na linię żuchwy pod żuchwą szyję troszeczkę na nos, tak żeby, wiecie, nie było tylko w jednym miejscu tego bronzera, tylko żeby się to wszystko bardzo ładnie komponowało. Tutaj tym makijażem też Wam chciałam pokazać, że wiecie, pokazuję Wam na moim kanale dosyć mocne, intensywne makijaże, ale chciałam Wam pokazać, że tak naprawdę ja nie chodzę na co dzień w makijażu, a jeżeli już, to właśnie w takim make-up, no make-up tak naprawdę. Bo te makijaże, które Wam pokazuję, są po prostu makijażami pokazowymi. Możecie sobie z nich wyciągnąć tylko to, co chcecie. Użyć tej techniki, której chcecie. Możecie zrobić mocno oka, delikatniej twarz, niż ja to robię. Dlatego wiecie, makijaż jest dla wszystkich i możecie używać go dowolnie. Ok, dosyć gadania. Mój ukochany rozświetlacz, znowu ukochany rozświetlacz z najnowszej palety od Kobo Professional Shine On. I ten rozświetlacz znajdziecie też w tej poprzedniej palecie Just Amazing, tylko w mniejszej wersji. I mój niezastąpiony korektor Catrice Liquid Camouflage ląduje oczywiście na powiekę, ufam mu. Oczywiście on będzie idealnie się sprawdzał przypudrowany i z nałożonym na niego cieniem, w innym przypadku u mnie się waży. Ale tak jak mówię, jeżeli go przypudruję i dodatkowo nałożę beżowy cień, o właśnie, tak jak tutaj oczywiście nie pokazałam Wam, prawda, że tam gdzieś puder już był, i nakładam go paluchem. Numerek oczywiście 505, beżowy, matowy cień od My Secret, którego mam zawsze w zapasie, bo bez niego nie wyobrażam sobie pracy. I robię to paluchem. Ja tak naprawdę używam może 3 pędzli w makijażu plus gąbeczka do podkładu. I kredka, która się nie kończy. Kredka od Kobo, to jest cielista kredeczka numerek 207 Bare. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. I ląduje ona na linię wodną. Tego kroku też raczej nie pomijam w moim makijażu dziennym, jeżeli już się maluję, bo widzicie, ja mam bardzo mocno opadającą powiekę. Chciałabym, żeby te oczy wyglądały troszeczkę na większe niż są w rzeczywistości. I od pewnego czasu używam zalotki. Tak, w tle szła mi muzyka, nie ta, którą Wy teraz słyszycie.
Używam zalotki, ponieważ zaczęły rosnąć mi rzęsy po odżywce. Oczywiście Biotebal XXL. Ale moje rzęsy są bardzo proste, więc muszę sobie je troszeczkę podkręcić zalotką. I używam do tego zalotki Inglot. Tradycyjne i takie malutkie, bo ona nie chwyta mi tych ostatnich rzęs. I kolejny mój ulubieniec, maskara od My Secret. Genialna, nawet jeżeli nie mam rzęs podkręconych, to ona daje naprawdę mega efekt, z tym, że musicie uważać, bo nadbiera się jej dosyć dużo na szczoteczkę, więc musicie ją wyczyścić troszeczkę od nadmiaru tego tuszu i będzie naprawdę pięknie. I ja zawsze robię tak, że po podkręceniu rzęs nakładam tylko taką właśnie delikatną warstwę tuszu, czekam aż to zastygnie i dopiero później dokładam tak, żeby mi te rzęsy nie opadły. I brwi. Oczywiście pierwsze wyczesuję, jakąkolwiek szczoteczką znajdę. Mówię Wam, mój makijaż dzienny, jeżeli go wykonuję, on jest taki totalnie na luzie, nawet jeżeli coś tam mi za bardzo nie wyjdzie. Powiem szczerze, że mi się to podoba bardziej, bo to jest takie, wiecie, takie naturalne. Nie każdemu zawsze wszystko wychodzi. I używam tutaj mojego nieśmiertelnego zestawu cieni do brwi od My Secret. Używam go na sobie już bardzo długo. I nie widać dna. I używam oczywiście tych dwóch najciemniejszych kolorków. Jak wiecie, ja swoich brwi nie lubię. One są różne, trzeba się troszeczkę namyślić, zanim się, jak je trzeba pomalować. Tak więc no. Ale się dzisiaj nagadam. Niby tutaj sprawdzam, wiecie, że jest wszystko równo, nie? A tak naprawdę, jak uwierzcie mi, nie lubię nagrywać filmików z sobą, bo źle mi się patrzy do lusterka, nie umiem go ustawić. Widzicie, filmik jest troszeczkę prześwietlony. Nie jest to, broń Boże, celowe, żebym ja była jakaś piękna, gładka i powabna, tylko po prostu jakoś, no nie umiem, po prostu. Lepiej mi się kręci filmiki, jeżeli robię makijaż na modelce, a po prostu, no umówmy się, cóż na tej twarzy można wiele zmalować. No i tuszuję rzęsy i tu pójdą przynajmniej z trzy warstwy. Bo tak jak Wam mówię, ja sobie ściągam nadmiar tego tuszu i dopiero wtedy maluję. O. I naprawdę powiem Wam szczerze, tak jak byłam ogromną przeciwniczką odżywek do rzęs, tak ta Biotebal nic mi nie robi, żadnej krzywdy, nie uczula, nie puchną mi oczy i tak dalej. O, widzicie, no efekt jest naprawdę super. I błyszczyk. Błyszczyk, kocham błyszczyki. Ja wiem, że w erze matowych pomadek błyszczyki tak troszeczkę odeszły sobie i nie są tak popularne. Natomiast ja na co dzień uwielbiam błyszczyki i mam ich 55 w każdej torebce. I tutaj też mam błyszczyk od Sensik. I teraz za chwilkę, już za momencik będzie transformacja, ale jeszcze dolne rzęsy. Jeżeli jest zima, a mam taki tusz, no to też sobie zawsze miziam taką zwykłą szczoteczką na dole. Jakoś tak niedźgam się nią po prostu. O, i teraz piękna Joanna przed, w futrze, bez fryzury. I za chwilę stanie się magia. I oczywiście, że przejście się zepsuło. I taka się Asia prezentuje Wam tutaj, nawet z uśmiechem, a ja nigdy się nie uśmiecham, tak więc docencie. Dziękuję Wam, kochani, że chciało Wam się tutaj być i Asia Kolarnica Was żegna serdecznie. Buziaki, papa i do następnego filmiku.